Witam Państwa serdecznie. Dziś przygotujemy pyszny, zdrowy deser czekoladowe brownie. Bez cukru, bez mąki, tylko 4 składniki, a głównym są bataty. Bataty musimy upiec lub ugotować. Dziś ugotuję. Zalewamy umyte bataty zimną wodą i gotujemy 20-30 minut, zależy od rozmiaru batatu. Sprawdzamy nożem lub widelcem, tak jak przy gotowaniu zwykłych ziemniaków. Następnie obieramy ze skórki. Ja tu mam 3 nieduże bataty, około 600 g. Rozgniatamy i zostawiamy do wystygnięcia. W tym czasie ubijamy jajka. Osobno białko, osobno żółtka. Do białek dajemy szczyptę soli i ubijamy na sztywną pianę. Ogólnie potrzebne nam jest 3 jajka. Do tego deseru w ogóle można nie dodawać cukru, bo sam batat daje odrobinę słodyczy. Oczywiście, jeżeli lubicie desery słodkie, to możecie sobie dodać na przykład 2-3 łyżki erytrolu w czasie ubijania białek lub żółtek. Żółtka też ubijamy do puszystości i do ubitych żółtek po kolei dodajemy pozostałe składniki. 1 łyżka kwaśnej śmietany 18, nasze wystudzone, rozgniecione bataty, 4 czubate łyżki kakao i wszystko dokładnie mieszamy. Najpierw mieszamy to łyżką, a następnie miksujemy jeszcze przez 2-3 minuty, by nadać całej masie takiej lekkości i puszystości, żeby lepiej urosła. I teraz małymi porcjami dodajemy ubite białka. Ostrożnie, po cichutku mieszamy do uzyskania takiej delikatnej, jednolitej masy. Ciasto nakładamy do małych foremek wysmarowanych tłuszczem. Trzeba dawać trochę więcej niż połowa pojemnika. Ciasto nam oczywiście trochę urośnie dzięki tym ubitym jajkom. Nastawiamy urządzenie na tryb pieczenia. Wyszło mi aż 6 foremek, dlatego włączę obie komory, żeby wszystko naraz upiec. Ja korzystam z urządzenia Instant Vortex Plus, link do którego zamieszczę w opisie pod tym wideo. A foremki mam takie akurat na 1 porcję. Oczywiście można upiec w większych pojemnikach, w większych formach, by później wyciągnąć i pokroić, ale wtedy trzeba na dno formy położyć papier nasmarowany tłuszczem, żeby łatwiej było wyciągnąć z formy. Jednak z doświadczenia wiem, że takie małe porcyjki są w sam raz i najlepiej z takich mniejszych pojemników korzystać. Pieczemy nasz deser najpierw w temperaturze 200 stopni przez 10 minut, a następnie, nie otwierając piekarnika i nie wyciągając ciasta, nastawiamy jeszcze raz piekarnik na 180 stopni i pieczemy kolejne 10 minut. Ja w międzyczasie roztopię pół płytki czarnej czekolady z 2 łyżkami mleka roślinnego, u mnie migdałowe, i posiekam orzechy. Rodzaj i ilość możecie wybrać dowolną, po prostu posypiemy tym nasz deser. Po 20 minutach nasz deser jest gotowy i można go serwować. Macie tu 2 opcje: wyciągnięta z foremki lub po prostu w pojemniku. Polewamy czekoladą, posypujemy orzechami, najlepiej smakuje na ciepło. Pokażę Wam, jak to wygląda w środku. To jest taka konsystencja śmietankowego sernika. Tu nie za bardzo widać, dlatego rozkroję jeszcze, żebyście zobaczyli ten środek. Ciasto jest po prostu pyszne i jest zdrowe. Czekoladowe brownie batatowe. Bez mąki i bez cukru. Spróbujcie. Myślę, że Wam zasmakuje. I oczywiście podzielcie się w komentarzach, co myślicie na temat tego przepisu, lub może podzielicie się jakimiś swoimi. A ja bardzo Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Z Wami była Natalia Samarec.